Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale na YouTubie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać zadanie. Dzisiaj chciałam pokazać, przypomnieć, jak się wylicza wyznacznik, jakąś konkretną liczbę dla macierzy kwadratowej, dokładnie o wymiarze 4x4, czyli o 4 wierszach na 4 kolumny. Bo oznaczamy, że nasza macierz A ma wymiary 4x4 i wyznacznik dla tej macierzy, jeśli mamy go policzyć, to jest wyznacznik dla macierzy, którą tutaj widzimy, czyli 9 minus 8, 4 minus 3, 6, 0, 0, 0, dalej 0, 0, 7, 5, 5, 0, 5, 0. Wyznacznika o wymiarze już 3x3, czyli na przykład 4x4. W tym miejscu trzeba, najlepiej będzie to rozwiązać na przykład metodą dopełnień. To znaczy wybieramy sobie na przykład albo kolumnę, albo wiersz, dowolny, ale taki, który najlepiej miałby jak najmniejsze liczby, a najlepiej jak są same zera i liczby. Ja tu akurat taki przykład wziąłam, żebyśmy się po prostu nauczyli na tym przykładzie. Wybieram sobie na przykład wiersz lub kolumnę. Ja sobie wybiorę na przykład kolumnę drugą. Wybieram liczbę i mnożę razy wyznacznik z tej macierzy 4x4, ale ukróconej o wiersz, jak i kolumnę, gdzie występuje ta liczba. A dokładnie o co chodzi? Biorę tak, minus 8 razy z wyznacznik macierzy, gdzie wycinamy ten wiersz i tą kolumnę, gdzie jest minus 8. Czyli zostaje wyznacznik z macierzy. Nie mam tego wiersza i nie mam tej kolumny, czyli mam 6, 0, 0, 0, 7, 5, 5, 5, 0. Czyli mam 6, 0, 0, 0, 7, 5, 5, 5, 0. Jeszcze zostaje nam przemnożenie razy minus 1 do potęgi suma wymiarów tej liczby. Czyli ta liczba była na pozycji pierwszego wiersza i drugiej kolumny, czyli 1 plus 2. Tutaj robię potęgę. Chodzi o to, że ewentualnie znak tego przemnożenia, tego wyznacznika 3x3, który nam powstał, byłby ze znakiem przeciwnym. Jeżeli weźmiemy sobie, mówiłam, rozwinięcie jest według drugiej kolumny, to 0 razy wyznacznik tego, co powstanie po wykreśleniu tego zera. Potem byśmy powinni rozwinąć 0 razy, bo trzeci element z tej kolumny to jest to 0 i mnożę razy wyznacznik macierzy, która powstaje przez usunięcie tego wiersza, gdzie było to 0 i tej kolumny, gdzie występowało to 0. 9, 4 minus 3, pierwszy wiersz, 6, 0, 0, drugi wiersz, a trzeci wiersz 5, 5, 0. Tylko że jeżeli jeszcze przemnożę te razy minus 1 do potęgi suma wymiarów, gdzie była ta liczba 0, to jest powiedzmy 3 i 2, czyli 3 plus 2, to znowu osiągnę z całego obliczenia 0 i nie opłaca się w ogóle liczyć tego wyznacznika 3x3. I gdyby rozwinięcie miało pochodzić z tego zera, według tej kolumny, to czwarty element z tej kolumny to jest 0. 0 razy wyznacznik macierzy, usuwam wiersz i kolumnę, gdzie to 0 występowało. To może być dowolna liczba, ja akurat wzięłam same 0. Także w tym momencie mamy tak, 9, 4, minus 3, 6, 0, 0, 0, 7, 5. Przepisuję to, żeby to nam łatwiej było zauważyć i mnożę razy minus 1, zawsze jest minus 1, co by to się nie działo, do pozycji w tym momencie, jaki wymiar miało to 0, czyli to będzie 4, 2, tylko że jak mówiłam, cokolwiek przemnożone razy 0 da 0, a więc faktycznie wyznacznik z takiej macierzy, gdzie zauważyłam, że było jak najwięcej zer, sprowadza się faktycznie tylko do wyznacznika minus 8 razy wyznacznik tego minora, tej macierzy, gdzie usunęłam zarówno pierwszy wiersz i drugą kolumnę i przemnożone razy minus 1 do 1 plus 2. Reszta wyznaczników nie ma sensu co liczyć, jeżeli trzeba by było, no to liczymy, jeżeli tam oczywiście nie ma przemnożenia razy 0. Do tego żeby wyliczyć wyznaczniki macierzy 3x3, potrzeba na przykład schematu Sarusa, co oczywiście omawiam na oddzielnym filmie. Tutaj faktycznie nie ma co liczyć tego, jak mówiłam, tego, jak i tego. I ciąg dalszy liczycie już samodzielnie w domu, ale jeżeli nie wiecie, jak liczyć wyznacznik macierzy 3x3, w tym momencie polecam Wam zapoznać się z innym moim filmem, gdzie jasno przedstawiam wyliczenie wyznacznika według macierzy 3x3, według tego schematu Sarusa.
I pamiętajcie tylko jeszcze o tym, że jeżeli wyjdzie Wam wyznacznik do przemnożenia razy minus 1, na przykład do potęgi nieparzystej, czy do trzeciej, czy do piątej, czy do siódmej i tak dalej, to na pewno wynikiem takiego obliczenia będzie minus 1. Jeżeli mam minus 1 do wyznaczenia do potęgi drugiej, czwartej, szóstej, dowolnej parzystej, to na pewno mamy jedynkę. Co to nam daje? Że w tym przypadku nie zmieniamy znaku na przeciwnym, a tutaj zmieniamy znak na przeciwny. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.